Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek, współautor wraz z Marcinem Giełzakiem podcastu Dwie Lewerence i gospodarz dzisiejszej debaty, na której mam wielką, wielką, wielką przyjemność przywitać specjalnych gości, bo i debata jest specjalna o charakterze interwencyjnym, dziś bowiem w gronie dziennikarzy, ekspertów i ekspertek postanowiliśmy porozmawiać o tym, jak polskie media relacjonują konflikty zbrojne i dlaczego to, jakie relacjonują, nas głęboko zawodzi oraz co z tym wszystkim zrobić. Nie będzie dla nikogo chyba zaskoczeniem, że pretekstem do tej rozmowy jest... Nowa odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego i to, jak polskie media pobieżnie, przyczynkarsko i sensacyjnie potraktowały wydarzenia ostatnich 48 godzin. Debatę nagrywamy niejako na żywo, bo od premiery dzieli nas zaledwie kilka godzin, więc będziemy rozmawiać tak, jakbyśmy rozmawiali na żywo, relacjonując to, co się dzieje i to, co widzimy na bieżąco. A ja, dobrym zwyczajem, zacznę od przedstawienia naszych dzisiejszych gości, od mojej. Prawej tym razem jest z nami Jakub Katulski, dziennikarz, kulturoznawca, blisko wschodni, autor bloga i podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Jagoda grondecka iranistka, dziennikarka, korespondentka z Kabulu i autorka nadchodzącej książki o Afganistanie. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. I Jakub Górnicki, członek kolektywu Outriders. O, i Jakub się wyciszył. Pierwszy, yy, pierwszy malutki cześć. problem. No, już cię słyszymy. No, jeżeli tylko takie problemy będą nas prześladować, to naprawdę dobrze wróżę tej, tej debacie. Pierwsze pytanie skierowane jest do Jagody, bo to niejako od twojego wczorajszego wpisu zaczęła się cała ta dyskusja i też dzięki temu przyszedł mi do głowy pomysł, żeby was wszystkich tu zaprosić, ponieważ... Jako dziennikarka i korespondentka z wieloletnim doświadczeniem i pracująca także w wielu trudnych miejscach świata, zwróciłaś uwagę na to, że polskie media w godzinie próby, zamiast sięgać po głos ekspertów, komentatorek, komentatorów dziennikarzy i tych, którzy mogliby nam sytuację na miejscu przybliżyć, sięgają po głos celebrytek i celebrytów. Stąd pierwsze pytanie do Ciebie: dlaczego zareagowałaś tak, jak zareagowałaś? Co chciałaś powiedzieć i gdzie tu w podejściu polskich mediów widzisz problem? Problem widzę przede wszystkim tam, że właśnie, mm, ok, więc to, co się wydarzyło, było bardzo niespodziewane. Jakby na tym zasadzała się w zasadzie cała dyskusja, że nikt się tego nie spodziewał, że Izrael się tego nie spodziewał, że Lubia się tego nie spodziewał. Y, natomiast no, w, w Izraelu rzeczy dzieją się z mniejszym czy większym natężeniem pomiędzy Izraelem a Palestyną przez w gruncie rzeczy cały czas. Szczególnie ten rok był od początku dość napięty. I zwróciłam uwagę, że żadna polska stacja no, ktoś zwrócił mi uwagę, że Tygodnik Powszechny ma, współpracuje na stałe z dziennikarką, która mieszka w Izraelu, jednakowoż no to jest dziennikarka, która po prostu mieszka w Izraelu, niektórą którą ktoś tam wysłał. jakie nie ujmując, ale żadna polska stacja, żadne polskie medium nie ma na stałe żadnego korespondenta, który zajmowałby się Bliskim Wschodem, który byłby na przykład właśnie w Izraelu albo które mógłbyś tam szybko znaleźć, gdyby coś takiego się działo w związku z czym nie ma tam nikogo, do kogo można by się właśnie zwrócić z prośbą o informacje, kto mógłby nam wytłumaczyć nam, co się dzieje. I na czołówkach wiesz, są nagłówki na głównej stronie jednego z największych serwisów informacyjnych, że piosenkarka Young Leosia opowiada nam, że właśnie spadają kolejne rakiety, co jest po prostu dość groteskowe. I to jest jakiś kolejny objaw problemu, który istnieje w polskich mediach od dłuższego czasu. A którego ja miałam takim bardzo, bardzo dużym przejawem, była sytuacja w Kabulu, która z kolei można dyskutować, na ile była niespodziewana. Może rzeczywiście nikt się nie spodziewał, że talibowie zajmą kraj tak szybko, ale wiesz, daty wycofania się Amerykanów z kraju były znane wszystkim od dłuższego czasu. Można było się na to przygotować. Był tam w pewnym momencie dosłownie cały świat. Poznałam korespondentów z naprawdę najróżniejszych krajów, od jakiejś Ameryki Południowej po Rumunię. Natomiast nie było tam absolutnie nikogo z Polski. Później przez kolejne dwa lata bezprecedensowej zupełnie sytuacji, bo nowych rządów talibów, z polskich dziennikarzy pojechał tam Michał Żakowski w ramach akcji między Radiem 357 i Raportu o stanie świata i Zbyszek Parafianowy z Dziennika Gazety Prawnej. Znowu to wszystko. Tam nie było żadnej telewizji, tam nie było żadnej prasy. I, no i od dłuższego czasu jakby ta sytuacja bardzo mnie również jako czytelniczce doskwiera bo uważam, że Polska jako właśnie jednak w średniej wielkości kraj w środku Europy powinna mieć swoich własnych dziennikarzy, nie przepisywać jedynie agencyjnych doniesień przez cały czas. Chwała Panu, gdyby jeszcze rzeczywiście te dziennikarze zajmowali się przepisywaniem właśnie Reutersa i AP, ale jak oglądam sobie te relacje na żywo, które właśnie w agencjach tworzą dziennikarze, którzy są na miejscu, którzy są w stanie te informacje, które podają zweryfikować, a te dziennik relacje na żywo, które są tworzone przez największe polskie portale, i tam jest po prostu fake, fake news na fake newsie, wiesz, importowany z jakiegoś Twittera, czy, czy przepisywany z różnych dziwnych stron, które dałoby się zweryfikować dwoma kliknięciami, ale nikt tego nie robi, no to jest jakaś potworna granda. Tak, choć, choć zaznaczmy, że w tym sensie jest to granda, ale nie wyjątek od reguły, bo przecież nie byłby to pierwszy konflikt zbrojny, czy pierwsza sytuacja um, wyjątkowa na świecie, gdzie polskie redakcje... Podawałyby dalej fejki z Twittera, na przykład, chociażby tylko dlatego, że pasują one do jakiejś narracji, albo są wygodne, albo, albo sensacjonalistyczne. Tu stało się wiele złego, ale to akurat chyba rzeczywiście niestety nie jest od reguły wyjątkiem. Tu zwracam się i patrzę w Twoją stronę, Jakubie. Jakubie Katulski. Mamy tu trzech Jakubów, co pokazuje, że jest jakaś nadreprezentacja Jakubów w gronie dziennikarzy zajmujących się polityką międzynarodową. Na to pytanie odpowie Jakub Katulski który zajmuje się Izraelem zawodowo. Ty relacjonowałeś kampanię wyborczą izraelską w Izraelu, czym też byłeś jednym z chlubnych wyjątków na polskiej scenie dziennikarskiej, że jednak zgromadziłeś środki, wybrałeś się tam i pisałeś korespondencję dla kilku tytułów. Stąd pytanie do Ciebie jest niejako podwójne. To znaczy, co się dzieje teraz między Izraelem i Palestyną? Na ile naprawdę było to aż tak nieprzewidziane? No i po trzecie, gdzie Twoim zdaniem, jako eksperta od tego konkretnie kraju, tego konfliktu polskie media zawiodły szczególnie. Jeśli mamy zacząć od tego, co się dzieje między Izraelem a Palestyną, no to w szerszym obrazie oczywiście było do przewidzenia to, że dojdzie do kolejnej eskalacji konfliktu między Izraelem a Hamasem, bo to o tym była mowa od dawna, zresztą te konflikty pojawiają się z regularnością. Być może nie do przewidzenia było to, w jaki sposób Izrael zostanie tym razem. Zaatakowany, czy, czy w, jak, w jaki sposób Hamas yy, postanowi dokonać kolejnego ataku, czy, czy też kolejnego aktu zemsty, jak to mówi sam Hamas, yy, bo Tutaj mamy zaburzenie, trochę modus operandi. Zwykle Hamas skupiał się na bombardowaniu południa Izraela, rakietami, ewentualnie też ostrzale centralnego Izraela, Tel Awiwu, być może, ale rzadziej Jerozolimy. I zwykle było to poprzedzone wzajemnym biciem w memny, podczas kiedy Hamas czy palestyński islamski dżihad wygrażały, że dokonają aktu zemsty, że spadnie ogień z nieba na izraelskie miasta, a izraelscy politycy czy izraelscy, Wojskowi mówili, że przygotowują się do kampanii, że przygotowują się do przycinania trawy, jak to czasami się yy, dość kontrowersyjnie mówi. Yy. Być może dojdzie do kolejnej mobilizacji rezerwistów, być może dojdzie do operacji lądowej, ale mieliśmy taki okres zawsze bicia w bębny, i tutaj tego okresu bicia w bębny nie mieliśmy, natomiast doszło do ataku w sobotę z samego rana, kiedy nie tylko na izraelskie miasta spadły te rakiety, ale również mieliśmy. Motolotnie mieliśmy drony zrzucające bomby, ale także masową infiltrację południowego Izraela ze strony bojowników Hamasu, gdzie te infiltracje też nie są czymś nowym, ale na pewno na tak masową skalę jest to absolutna nowość, w związku z czym widać, że kompletnie nieprzygotowane były na to izraelskie służby, izraelski wywiad, czy izraelskie wojsko i tutaj być może upada nam też mit y, tego potężnego izraelskiego wojska, izraelskiego wywiadu, który jest tak y, bardzo popularny w mediach czy w kulturze, gdzie oglądamy izraelskie seriale, izraelskie firmy o niepokonanych izraelskich żołnierzach, którzy mają gazę spenetrowaną co do centymetra i praktycznie wszystko są w stanie przewidzieć, a tu się okazało, że w zasadzie obserwujemy największą klęskę militarną Izraela od lat w tym momencie, dlatego że ktoś tego nie przewidział. Być może dlatego, że wojsko, wywiad były bardziej zaabsorbowane sytuacją wewnętrzną i sytuacją na zachodnim brzegu, ale trudno jest powiedzieć tak naprawdę, dlaczego wojskowi czy wywiad absolutnie nie przewidzieli no, operacji na tak dużą skalę, bo to też nie jest jednak po prostu kolejny ostrzał Izraela, tylko to jest ogromnej skali operacja, w której mamy porwaną około setkę Izraelczyków, mamy około 300, 600 przepraszam już w tym momencie zabitych Izraelczyków, w tym żołnierzy i cywilów. Oczywiście mamy podobną liczbę zabitych Palestyńczyków, mamy odpowiedź Izraela już z bombardowaniem kilkunastoma Kilkudziesięcioma tonami ładunków wybuchowych, i mamy ogromną skalę operacji po obu stronach. Natomiast pytanie, czy to rzeczywiście było nie do przewidzenia, yy, to jest pytanie, na które ja niestety nie znam odpowiedzi. Moim zdaniem było do przewidzenia, tylko okay, najwyraźniej. Kuwa. I to teraz druga część tego pytania, pilnuję czasu. To w takim razie, czy polskie media zawiodły w relacjonowaniu tego, co się stało, i jeśli tak, to w jakim wymiarze? Po pierwsze, tak jak zgodzę się tutaj z Jagodą, media zawiodły tym, że nie ma na miejscu żadnego korespondenta, nie ma kogoś, kto by relacjonował sytuację z... No... Z miejsca, po prostu obserwując czy też rozmawiając, zarówno z izraelskimi politykami, jak i wojskowymi, albo po prostu pokazując y, polskiemu widzowi, polskiemu czytelnikowi, słuchaczowi, y, co się dzieje w Izraelu. Natomiast muszę też pochwalić z jednej strony polskie media, że niektóre y, rozgłośnie radiowe czy telewizje zapraszają ekspertów. Zapraszają ekspertów, których ja znam, cenię, szanuję. Wczoraj słuchałem wywiadu akurat z Izraela. Z profesor Joanną Dyduch, która no, tak się złożyło, że jest w Jerozolimie, ale tylko dlatego, że tam miała trwać konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Studiów nad Izraelem, i nie jest to związane medialnie, więc polskie media potrafią jednak trafić do ludzi, którzy w Izraelu są, i być może mogą mm, no, rozświetlić trochę tę sytuację. Natomiast niestety prowadzący wielu programów zadają. Absolutnie beznadziejne pytania, i y, ja udzielałem kilku już odpowiedzi y, na pytanie o to, na ile y, obecna sytuacja jest nie tylko inspirowana, ale wręcz na ile bierze w tym bezpośrednio udział Rosja. I wydaje mi się, że niestety z polskich mediów. Z całym szacunkiem do tego, co się dzieje w tym momencie za naszą wschodnią granicą, przebija straszna rusofobia, która przysłania nam obraz tego, co się w rzeczywistości dzieje, i dopatrywanie się wszędzie rosyjskich macek nie ułatwia widzom i słuchaczom zrozumienia tego, co w rzeczywistości dzieje się na Bliskim Wschodzie i tego, jakie są rzeczywiste korzenie tego konfliktu. Tak, pomimo tego, że Rosja ewidentnie jest winna popełnienia zbrodni wojennych, w tym zbrodni agresji na Ukrainie, to polska perspektywa bywa nierzadko, że przyćmiewa nam obraz tego, że także w innych miejscach świata dzieją się konflikty, mają, mamy do czynienia z puczami wojskowymi, przewrotami czy zamachami terrorystycznymi, które jednak mimo tego nie są sterowane czy inspirowane z Moskwy. A masz rację, Jakub. Wielokrotnie o tym mówiliśmy także w naszych programach, że jest taka tendencja, żeby jeżeli w coś nie jest zamieszana Rosja, to to kompletnie w polskich mediach bagatelizować, a nawet Czasami ba w konflikty, w których Rosja jest wmieszana jak ten syryjski, traktować bardzo po Macoszemu. Oddaję teraz głos i kieruję moje pytanie do Jakuba Górnickiego. Pytanie, choć Jakub inny to, inny to pytanie trochę podobne, masz wrażenie, że polskie media zawiodły, i czy masz wrażenie, że to, co mówi Jagoda i Jakub, to jest w jakimś sensie sytuacja wyjątkowa, czy raczej zjawisko emblematyczne dla szerszego problemu? Ja bym sobie to podzielił na, na takie różne odpowiedzi. Jeżeli chodzi stricte o wczoraj i sobotni poranek, to uważam, że akurat tutaj media mało zawiodły. Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy tydzień przed wyborami w Polsce i media są bardzo mocno sfokusowane na tym. Było to zaskoczenie dla, dla wszystkich, w związku z czym, no, oczywiście, można było robić jakieś jaskółki, ale żadne polskie medium nie ma takiego budżetu, żeby mieć dziennikarzy stacjonujących i czekających na to, czy coś zadzieje się za jutro, za tydzień, za, za miesiąc. I tutaj po prostu uważam, że nie byłbym aż tak krytyczny. Oczywiście pojawiły się parę wspomnianych tutaj screen, oczywiście z Yang i tak dalej, co też oczywiście wiem, że tutaj wzbudziło emocje u Jagody, zresztą słusznie, bo faktycznie to trochę wyglądało dosyć komicznie. Też ten zlepek, trzy bardzo poważne newsy i, i ten... Aczkolwiek też muszę dodać, że bardzo lubię obecną ekipę Gazety.pl, wiem, że oni starają się bardzo dużo zmienić, ale tutaj faktycznie wtopili tak za 99 na 100, można powiedzieć, więc to im oddam. Uważam, że błędy były popełnione znacznie wcześniej, jakby tu już tak byśmy sobie wiesz, wychodzili i rozmawiali, dlaczego inne konflikty, czy w ogóle dlaczego sytuacje, które dzieją się na świecie, bo ja nie chcę mówić tylko o konfliktach, bo bardzo mało wiemy o tym, co ogólnie dzieje się na przykład w Niemczech, w Polsce, bardzo mało zwrócić uwagę, mówi się w ogóle o mechanizmach funkcjonowania Unii, Unii Europejskiej. Takich rzeczach, które są jakby na co dzień też powiedzmy w ogóle ważne dla, dla Polek i dla Polaków, konflikty są jakby osobną sprawą. I tutaj też chcę zwrócić uwagę na parę rzeczy. Po pierwsze, jeżeli byśmy to zawęzili tylko do racjonowania konfliktów, no to nie dość, że szukamy reporterów, dziennikarek, którzy rozumieją kontekst. I mają już wiedzę powiedzmy nabytą na temat tego, że potrafią się w danym kraju, w danej kulturze poruszać, to do tego jeszcze dochodzą umiejętności poruszania się w sytuacji konfliktu. To są jakby dwie osobne um, skillsety. Um, zdarza się, że jest to, że, że są osoby, które mają, um, że tak powiem, oba, czy obie. Um, no ale niestety, wiadomo, im dalej od Polski, tym po prostu ekspertów mniej. Um, nie na darmo. Ukraina była tak, że tak powiem, relatywnie dobrze obsłużona, ale też chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Ukraina była konfliktem bardzo mocno zapowiedziany. Pamiętacie przecież w styczniu i w lutym ubiegłego roku daty możliwej inwazji rosyjskiej były po prostu podawane. Mówimy o wywiadzie amerykańskim i tak dalej, ale to też sprawiło, że w Ukrainie w momencie wybuchu, w momencie wybuchu inwazji była rekordowa liczba mediów na świecie. Ja tam i ja próbowałem to oszacować, to jest od 800 do 2000 reporterów. Jakby taki rozstrzał, ale no, to było bardzo mocno, że tak powiem, przygotowane i stąd też ta tutaj różnica. Natomiast takim grzechem w ogóle, który gdzieś wszystkim w tym jakby zaczyna całą tą kaskadę błędów, jest to, że kiedyś z 10 lat temu, 12, pojawiło się jakieś przekonanie wśród wydawców, że Polacy nie interesują się światem. I to właściwie rozpoczęło taką... Kaskadę wypychania dziennikarzy, w szczególności tych zajmujących się światem na freelance, czyli wiadomo, tak zwane umowy śmieciowe, za to, że oni muszą wielokrotnie sami już Jagoda, ty też w większości, że tak powiem, podróżujesz na, na własną rękę, w takim sensie, no, że zlepiasz sobie ten. ten, ten. My, jako traders, zlepiamy to i z Patronajta, i z grantów, z jakichś środków własnych. Więc to jest nie jest to proste. I teraz ja powiem szczerze. No, oczywiście tutaj chodzą bardzo proste rzeczy, tak? Bo no zwróćcie uwagę, że na przykład już wczoraj po paru godzinach najpierw lot skasował loty, e, potem skasował wizer, w związku z czym na przykład bezpośrednie połączenia z Polski do Izraela w tym momencie są niemożliwe, jeśli chodzi o najbliższe 2-3 dni. Jestem przekonany, że znalazłaby się jedna czy dwie redakcje, które chciałyby spróbować przynajmniej wysłać, czy nawet freelancerzy. No w tym momencie wydaje mi się, że już możliwe jest tak, można wypróbować przez Jordanię, e, się dostać. To już od razu podnosi poziom, że tak powiem, trudności nawet jeżeli ktoś, nie wiem, ktoś musi mieć wśród to doświadczenie i teraz jest pytanie, czy ktoś podróżuje sam, czy dwójka. W dwójce, wiadomo, pracuje się raźniej, ale to też podnosi koszta. Ja też chciałem tak może widzą przybliżyć, bo ja wczoraj siedzę i próbuję jakby to sobie oszacować i teraz w momencie, w którym wzięlibyśmy nawet mm, polską reporterkę, polskiego reportera, który ma obycie i powiedzmy spełnia te dwa wymogi, że mm, umiejętnie porasza się, powiedzmy w sytuacji kryzysowej, bo ja nie mówię na linii frontu, tylko że, no... Mm, i zdaję sobie sprawę, jaki to jest poziom stresu, że jednak jedzie do pracy, w związku z czym trzeba to relacjonować. Ja nie jedziemy po to, żeby jakby zmroziło w pierwszej sekundzie. A po drugie, że zna kontekst. No to mi wychodziły takie szacunki. Izrael jest dosyć drogim krajem. E, między 20 a 40 tysięcy złotych za koszt pracy. E, więc to są hotele, to są fikserzy, to jest wynajem samochodu. E, Czyli, ale uzupełnij, miał... za, za jaki okres pracy? Za wyjazd? Za, to jest ty, ty, tydzień pracy, moim zdaniem, mhm. w tym momencie. Mhm. Więc ja to tylko chcę też zobrazować, że to tak nie jest, że wsiadamy tam, wiesz, do Ryanera, za stówkę, lądujemy yy, i tak dalej. To mówimy, wiesz, ta, ta kwota, ja sobie to, też liczyłem i to wbrew pozorom i to jeszcze, że tak powiem, jest takie mierne wynagrodzenie dla reportera w tym wszystkim, bo bardzo dużo jest kosztów yy, takich dookoła, które, które, które potrzebujesz podnieść, a i ta kwota nie uwzględnia profesjonalnego, że tak powiem, pełnoprawnego ubezpieczenia, które rzadko występuje w ogóle w mediach, ja nie chcę mówić polskich, tylko w ogóle w mediach na świecie bardzo mało reporterów dostaje takie pełnoprawne ubezpieczenie wojenne, no ona jest po prostu zabójczo drogie. Ja w Polsce znam parę przypadków. Dziennikarzy, którzy w ubiegłym roku <coughs> faktycznie pracowali na przykład w Ukrainie z takim ubezpieczeniem. To jest takie ubezpieczenie, wiecie, że na wypadek śmierci, no one jest po prostu bardzo drogie, no bo jakby. No, ube ubezpieczeniodawca wie, gdzie dana osoba pracuje i z czym się wiąże, że to na przykład ryzyko oczywiście y, utraty życia jest znacznie wyższe niż takie zwykłe ubezpieczenie od śmierci. W związku z czym no, to są bardzo dużo czynników, się na to składa. No. Jakub, ja jestem ci wdzięczny za ten ekspercki głos, bo ja sądzę, że on bardzo wiele wnosi, hmm. ale pozwolę sobie od razu na trzy słowa hmm. polemiki, bo zacząłeś swoją, wypowiedź od, zacząłeś swoją wypowiedź od stwierdzenia, że nie ma w Polsce mediów, których, które byłoby na to stać. Mamy media, które mają ustawowy, obowiązek, mają ustawowy mhm. obowiązek mówić o świecie i dostają wielomiliardowe dotacje ze spółek Skarbu Państwa. Mamy sieć gazet i portali kupioną przez spółkę Skarbu Państwa, która też raczej moim zdaniem nie bieduje. No ale mamy też media prywatne, które stać na budowę nowych siedzib, które stać na to, żeby robić najbardziej. Wystawne relacje z wizyt polskich prezydentów w USA, nawet jeżeli te wizyty nic ze sobą nie wnoszą i amerykańskie media nawet nie mrugną okiem. Więc w jakimś sensie krzywisz się, ale daj, daj mi prawo, prawo tutaj do, do polemiki. Więc w jakimś, sen, w jakimś sensie mamy prawo jako odbiorcy tych mediów oczekiwać poważnego podejścia do, do traktowania spraw międzynarodowych i do tego, że te środki, którymi dysponują, będą lepiej wydawane. Po tym słówku polemiki, jeżeli chcesz, to masz advocem i wracamy do jagody. Tak, adwokatem chciałbym. Pierwsza kwestia Krótkie. jest taka: jak mówimy o mediach, ja bym bardzo chciał tutaj to rozdzielić na takich pięć grup. Właściciele mediów, osoby decydujące o sprawach biznesowych, czy to marketing, czy nie wiem, osoby odpowiedzialne za sprzedaż, wydawcy, dziennikarze i odbiorcy. I wbrew pozorom, najmniej z tych wszystkich pięciu grup winiłbym samych dziennikarzy. Jestem przekonany, że gdybyś dzisiaj wszedł do jakiegoś newsroomu w Polsce i powiedział, słuchajcie, odlatuję samolot z Okęcia do Izraela, po połowaniu strumu podniosłaby ręce. Więc to nie jest tak, że wśród dziennikarzy nie byłoby chęci. Się tego podjąć. Zwróć uwagę, że nie wymieniłem odbiorców jako najmniej winnych, bo też odbiorcy my, jako zapominamy, że my też odbiorcy głosujemy tymi klikami i tak dalej. Możemy się użerać na janglosie, ale jestem, obstawiam taki educated guess, że był to najbardziej klikalny news wczoraj z tych wszystkich dotyczących Izraela. W związku z czym odbiorcy też wysłali jakiś sygnał wydawcom, którzy potem podejmują decyzję. Bardzo ważne jest to i tego mi najbardziej brakuje i tutaj uważam, że ogólnie media zawodzą, czyli a nie, nie patrzenie na wszystko przez pryzmat, wiesz, przez każdą złotówkę. Ja wspominam o tych wielkich kosztach, to jest ta działalność misyjna. Zgadzam się z tym, czy wiesz, ja, no, dzisiaj fajnie, tak możemy sobie gadać, no ale nie chcę w ogóle używać słowa wokół obecnego TVP czy mediów publicznych, zbliżać się do tego, że to ma cokolwiek wspólnego z byciem medium czy jakimś bytem dziennikarskim, nie? To okay. jest jakby tuba okay. propagandowa, więc ja to w ogóle wyłączam z takiego rozmyślania. Fajnie, że mają 3 miliardy, Za jedną trzecią tego budżetu sprawny menedżer by sobie poradził. Jagoda Grądecka, wracamy do ciebie. Wywołana została Jan wywołany został um, tutaj pier, pierwotny, pierwotna iskra, która zapaliła ogień debaty, więc y, pytanie w drugiej rundzie, które chciałbym do ciebie skierować, brzmi tak. Czy to jest problem wyłącznie pogoni za klikalnością, czy czegoś jeszcze? Czy on ma charakter strukturalny? No i jak odpowiedziałabyś na wątpliwości kolegów, którzy trochę y, w kontrze y, do ciebie jednak widzą parę niuansów i chcieliby mimo tak y, złej sytuacji części mediów przynajmniej bronić? Znaczy, po pierwsze, ja tej chciałam się pobawić w adwokatkę Diabła i stanąć w obronie TVP, ponieważ TVP ja widzę, że ma jakąś swoją korespondentkę w Tel Awiwie. Wprawdzie to jest pani, której internet zupełnie nie zna, kiedy próbowałam ją sprawdzić, ale staje tam rzeczywiście przed, przed kamerą i jest pokazywana w TVP jako korespondentka i mówi o tym mniej więcej, przynajmniej co się dzieje. Po drugie, ja mam absolutnie mniejsze doświadczenie. Ja nie chciałam się wypowiadać o problemach strukturalnych, bo ja nigdy nie byłam pracowniczką mediów zatrudnioną na etacie. Więc ja nie wiem, tak naprawdę, jak wygląda sytuacja właśnie takiej, takiej firmy, którą jest gazeta czy telewizja od środka. Jakby znam ją jedynie z opowieści moich kolegów, koleżanek, czy właśnie takich osób jak Kuba, które w taki sposób pracują, czy właśnie takie jak Kuba, jakby prowadzą swoje własne medium. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to są po prostu koszta, że to są koszta, które się ponosi, że było pewną naiwnością właśnie wyobrażać sobie, że tak jak Kuba powiedział, wystarczy sobie wsiąść do Wizera, polecieć do Tel Awiwu i, i można to jakoś opędzić za parę tysi. Natomiast no będę upierać się przy tym, że od kiedy właśnie zniknęła w Polsce w zasadzie zupełnie taka instytucja właśnie stałych korespondentów, którzy są gdzieś na miejscu, że właśnie bez takich stałych korespondentów którzy gdzieś siedzą długo, którzy znają lokalny kontekst, którzy nienokrotnie znają języki, którzy mają kontakty, żeby z takich osób, bo oczywiście właśnie jak powiedział tutaj Jakub Katulski, są eksperci, chwała część stacji właśnie, że się do nich zwracają, którzy też dobrze tłumaczą sytuację. Natomiast właśnie bez takiego dziennikarza, który tam jest od dawna, który widzi na przykład, że Okej, okay, czegoś takiego w mojej karierze jeszcze tutaj nie było, jakby to jest rzeczywiście news, albo to jest rzeczywiście jakaś duża zmiana, i powie redaktorowi, hej, jakby zwróćmy na to uwagę, albo puśćmy to, albo zróbmy coś takiego, no jeśli takiej osoby nie ma. To potem właśnie też ta selekcja tych wiadomości, które do nas spływają, co widać właśnie w takich relacjach na żywo, jest w zasadzie niemożliwa. I ja myślę, że to, i oczywiście to jest taka dyskusja, jakby co było pierwsze, jajko czy kura. Bo to też słyszę od, od bardzo wielu osób, że, że gdzieś po prostu w pewnym momencie nie wiem, zostało jakoś zaobserwowane, czy też może bardziej zdecydowane, że Polacy się nie interesują za granicą. Jednak kiedy te informacje są podawane właśnie gdzieś jakoś w jakichś wstrzępach, w bardzo też nieatrakcyjnej formie, w taki sposób, że jeśli się nie zna dobrze kontekstu, a skąd niby przeciętny czytelnik miałby go znać, to w zasadzie nie da się niczego z tego zrozumieć. Bo chociażby właśnie tutaj mamy ten konflikt izraelsko-palestyński, który jest, ma bardzo długą historię, jest bardzo zawiły, bardzo skomplikowany. Zakładam, że część polskich czytelników czytelniczych, są nie tylko polskich, nie wie, co to na przykład jest taki Hamas. Nie wie, jakby, co robi ten Hamas w strefie gazy. I czyta więc dużo jakichś właśnie strzępów informacji, często one są jeszcze ze sobą dość wewnętrznie sprzeczne. Jest tam też bardzo dużo. Takiego dość nacechowanego i emocjonalnie, i moralnie języka, co też nie pomaga w zrozumieniu, a raczej trochę zaciemnia rzeczywistość. No to nie dziwię się też, że widzowie, że widzowie czytelnicy, czytelniczki odbiorcy generalnie się za bardzo tym nie interesują. Jakub, ja chciałbym Cię zapytać o uprzedzenia zaszyte w polskiej debacie. Jako, że występujesz w naszym gronie jako e, pierwszorzędny ekspert, ekspert od Izraela, to, to trudne e, i politycznie pewnie drażliwe pytanie musi paść e, do ciebie. Bo ja mam wrażenie, nie znam się na konflikcie izraelsko-palestyńskim, ale znam się trochę na e, mediach, e, propagandzie i ramowaniu dyskursu. Mam wrażenie, że polskie media są skrzywione w e, relacjonowaniu tego konfliktu i że przyjmują bezrefleksyjnie e, postawę izraelską lub wręcz po prostu e, poglądy, czy postawę, czy komunikaty izraelskiego rządu. I tu już kompletnie abstrahując od. E, Merytorycznej warstwy jakby konfliktu i zbrodni, nieszczęścia i tragedii wszystkich ofiar cywilnych tego konfliktu, można mieć jednak wrażenie, że intuicyjnie polska scena medialna i polska debata ekspercka jest przechylona w jedną stronę, a być może jest przechylona nawet tak bardzo, że tego nie wie i trochę nawet nie zauważa, że mówi prozą. Widzisz to w ten sposób, czy to ja odkryłem się z jakimś moim uprzedzeniem i tylko przekoloryzowuję obraz tak, jak to widzę? Jeśli pytasz o to, czy polska debata medialna jest skrzywiona w kierunku Izraela i rzeczywiście po prostu powtarza izraelskie komunikaty, to tak, tak jest, niestety. Polskie media, niestety, często nawet nie próbują udawać bezstronności w tym konflikcie. Nawet było, nie było, teoretycznie są to media kraju, który nie jest żadną ze stron tego konfliktu. I mogłyby podawać, te, mogłyby podawać komunikaty w miarę, w sposób bezstronny, no ale świadczy o tym choćby fakt, że wczoraj trudno było mi znaleźć w polskich mediach informacje o liczbie palestyńskich ofiar. W izraelskiej odpowiedzi na atak wszędzie była podawana oczywiście liczba ofiar, i to jest, myślę, że to jest często też nieświadoma. Kwestia, bo słyszeliśmy o tym, że liczba ofiar wzrosła do 150, liczba ofiar wzrosła do 200. Tylko, że ta liczba ofiar, nie, nie słyszeliśmy jednocześnie informacji, że to jest liczba ofiar po stronie izraelskiej, tylko stwarzało to pewnego rodzaju wrażenie wczoraj, właśnie jakby to była całkowita liczba ofiar. Yy, Wydarzeń wczorajszych i tak, jeśli, jeśli o to chodzi, to w pewnym sensie y, polskie media są skrzywione. Polskie media y, też nie starają się tłumaczyć y, tego, że Palestyńczycy mają swoje motywacje w tym konflikcie, i te motywacje niekoniecznie są takie, jak widzą je Izraelczycy. Ja całkowicie rozumiem, że Izraelczycy patrząc na ten konflikt, widzą w Palestyńczykach, zwłaszcza tych sympatyzujących z Hamasem, jedynie osoby, które. Domagają się eliminacji narodu żydowskiego z, z terytorium Izraela. Natomiast polskie media, czy też zachodnie media, bardzo często nie starają się wytłumaczyć tego, że Palestyńczycy również mają swoją motywację i że tą motywacją jest no, walka, walka narodowa, wyzwoleńcza i stawianie się w tym momencie. Po jednej stronie i przedstawianie wyłącznie Izraelczyków jako ofiar, nie pozwala tak naprawdę polskiemu odbiorcy na zrozumienie szerszego kontekstu, a jedynie zrozumienie dość wąskiego wycinka tego konfliktu. I ja tutaj nie odmawiam, nie chcę tutaj odmawiać prawa polskim czytelnikom, polskim odbiorcom do sympatii. Uważam, że zarówno, że, że Polacy mają prawo zarówno sympatyzować z Izraelem, jak i sympatyzować z Palestyną, jeśli wynika to z. Wiedzy, która jest dla nich dostępna i wynika to z informacji, które zostały im udostępnione. W tym momencie wydaje mi się, że polska debata medialna niestety nie daje tego szerokiego obrazu, a tym samym nie, da, nie daje możliwości polskim odbiorcom rzeczywistego rozeznania się w tym konflikcie i yy, samemu zdecydowania samodzielnego o tym, kogo y, taki odbiorca chciałby wspierać. Jakub Górnicki, pytanie o e, obiektywizm, e, który. E, śmiejesz się? Czy uśmiechasz już się? Nie, bo tu, tu, jak obiektywisty wiadomo, że trudne pytanie będzie. Be, be, słuchaj, w naszym programie zawsze jest tak, że są wyłącznie trudne pytania i po tym, jak się już przywitamy z gośćmi, to jest tylko gorzej. E, chciałem cię zapytać o to, czy dziennikarz lub korespondent w relacjonujący konflikt zbrojny powinien zostawić swoje sympatii za drzwiami? Oj, to jest bardzo trudne i też zależy, co relacjonujesz, gdzie relacjonujesz. No, no jako Outriders dni... jesteście obecni przy y, wielu dramatycznych wydarzeniach, dziejących się, no, powiem, wręcz na skalę globalną. Stąd masz szeroką paletę do, y, do wyboru, ale rozumiem, że takie decyzje podejmujesz we własnym sercu i głowie. Stąd, stąd myślę, że masz jakieś zdanie. Tak, natomiast y, moim zdaniem nie, oczywiście nie ma pełnego obiektywizmu, nigdy nie było. Ja to zawsze rozpatruję obiektywizm w kategorii trochę takiego dążenia do, do pójścia do nieba, czyli że on istnieje, ale nie, nie, nie da się tego stanu osiągnąć, ale preferuję. Podążanie ku obiektywizmowi, niż odrzucenie, że on nie istnieje, bo to wpad wpuszcza nas w jakieś takie pełne, z reguły, rozjusz, pełne emocji, dziennikarstwo, stawianie ja na pierwszym, na pierwszym miejscu i tak dalej. Jest to bardzo trudne. Po pierwsze, dlatego, że jeżeli jesteś takim reporterem, który jest na miejscu, to z reguły jesteś też uwiązany geograficznie. To znaczy, to nie jest tak, że sobie jesteś w Izraelu i sobie przechodzisz mówisz, dobra, to dzisiaj jeden dzień po stronie izraelskiej, a jutro sobie wejdę do, do strefy gazy i zrobię z tamtej strony materiał. Tak? To jest, zdarzają się czasem takie pytania, dlaczego Ukrainy nie pokazujemy ze strony rosyjskiej. Mniej osób takich doświadczonych. Nie, nie, nie da rady przejść linii frontu, bo zostanie się po prostu roz, zabitym, chociażby. Tak? Jakby, więc to są takie proste rzeczy. I bardzo często jest taki bajas, który się pojawia i tych bajasów jest bardzo dużo, w sensie tych takich uprzedzeń, których my, my musimy być świadomi. Jeżeli chodzi o stricte o jakby to, co się dzieje od wczoraj, no to tutaj tych rzeczy jest bardzo dużo To znaczy, ewidentnie media są, nawet moim zdaniem nieświadomie w tym momencie bardzo proizraelskie Bo po prostu w większości kopiują Twittera Twitter w większości jest w tym momencie tworzony przez media izraelskie Które wiadomo, jaką mają jakby punkt odniesienia, są jakby proizraelskie do tego też ta społeczność osintowa bardzo się umaktywniła, bo ona się wytworzyła dzięki konfliktowi w, w Ukrainie i jakby bardzo mocno też teraz tam analizuje wszystkie źródła, które się pojawiają. I jest to po prostu bezmyślne, w takim sensie jest to kopiowane i tak dalej, ergo kopiuje się również język używany, tak? I tutaj, no, akurat jeżeli chodzi o Ukrainę, to znacznie mniej jest takich dylematów, powiedziałbym, moralnych, językowych, jak to nazywać. Jeżeli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński, jest bardzo dużo już tutaj, chociażby używanie słowa okupacja, na przykład względem strefy gazy, tak? Czy, czy tak to nazywać, czy nie? Bo różne są tutaj słowa, i wtedy od razu gdzieś stajemy po tej stronie. Plus, moim zdaniem, łatwiej jest przyjąć punkt widzenia izraelski, bo wiemy, że mm, za niebycie proizraelskim bardzo łatwo zostać antysemitą, chociażby na Twitterze i tak dalej. W związku z czym to jest taki, wiesz, taki prosty, na zasadzie dobra, nie wytłumaczę tej szarości, bo zaraz ben, będzie, ktoś mi napisze, że wiesz, nie lubię Żydów, czy jestem przeciwko i po prostu. I to jest po prostu, no tak, tak trochę niestety funkcjonują media społecznościowe. Łatwo tam dostać teraz wiesz, w pieprz. No i wiadomo, media społecznościowe absolutnie nie sprzyjają rzetelniejszej korespondencji, bo po prostu tam nie ma miejsca na kontekst. Jest tego już szybkie poszukiwanie, tak nie rzeczy czarno-białych. No, i tak trochę dookoła, ale wracając do odpowiedzi na Twoje pytanie. E, oczywiście, ja uważam że tak, ja podejmuję rzeczy oparte na takim na prostych pytaniach, nie? Czy jakby czy, czy komuś zaszkodziłem, czy uzupełniłem, czy jestem świadom rzeczy, których na przykład mi brakuje? W sensie, nie wiem, umiejętności, żeby coś opowiedzieć, że zrozumieć jakąś e, daną kulturę, e, w jakim sensie my chcemy. To, to jest bardzo ważna rzecz, którą my często stosujemy, czyli pracujemy z reporterami, którzy są albo nawet z tego kraju, albo są bardzo dawna na miejscu. Znaczy nie mamy takiego wymogu, że do Polaków mówi tylko Polka czy Polak. Jakby, jakby my trochę jako kolektyw bierzemy na siebie przepuszczenie tego, co na przykład dostajemy od lokalnego reportera i z reguły no, bardzo duże nadanie temu kontekstu jest potrzebne. Znaczy, wiesz, żeby wytłumaczyć, takiemu, jak sobie przyjmiemy taką um, uśrednioną wiedzę polskiego... Odbiorcy czy odbiorczyni, no to jeśli chodzi o Ukrainę, musimy bardzo mało dawać kontekstu. Yy, bo po prostu jest ten zasób wiedzy bardzo szeroki, też y, słyszymy o tym od dawna. Ergo nie musimy tłumaczyć, na przykład, gdzie co jest. Już tutaj, w przypadku konfliktu izraelsko-palestyńskiego, pół, pół reportażu to musiałoby być budowanie kontekstu. Zanim w ogóle przejdziemy do takiego mówienia, co się tutaj dzieje, co się tutaj dzieje. I tutaj w ogóle wracając do Twoich pierwszych, ale tak. Mm, jeszcze ja bym w ogóle na potrzeby tej dyskusji rozdzielił y, potrzeby jakby dziennikarzy telewizyjnych od całej reszty dziennikarzy. Bo to są zupełnie dwa różne style opowiadania y, w ogóle świata, konfliktu. Jest y, takie piękne reporterskie przysłowie, kiedy pojawia się telewizja, kończy się konflikt. Y, bo po prostu telewizja narzuca. Y, y też bardzo często podnosi stawki na miejscu, to znaczy, bo telewizje są bardzo duże, Dysponują największymi budżetami i bardzo często po prostu, no, od razu widać, kiedy pojawiła się telewizja w konflikcie, bo stawki fikterów z reguły idą trzy razy do góry i tak dalej, i tak dalej. To tak jak wracając do, tego, do, te, do tej pierwszej części. Więc ja wierzę w taką uczciwość przed, od, przed ludźmi, do których mówisz, że jesteś świadom tego, gdzie jesteś, czego nie wiesz, i na co, na co powinno się zwrócić uwagę i też na taką samą świadomość, że nie wiem, ja na przykład, wiesz, wywodzimy się w Polsce, jesteśmy chrześcijanami, tak? Ergo Ukraina się tłumaczy prościej niż kraje z zupełnie innymi kulturami czy religiami, bo po prostu mamy mniejszy zasób my w ogóle takiej swojej wiedzy na temat tego, jak w danym kraju się poruszać, jak go tłumaczyć, co motywuje ludzi, więc tego doświadczenia potrzeba więcej. Ja również w swojej pracy, kiedy piszę o konfliktach międzynarodowych, wyznaję, nie tylko kiedy w ogóle piszę, to wyznaję zasadę, że jestem wierny, lojalność przede wszystkim moim czytelnikom i czytelniczkom, a nie jakiemuś rządowi, instytucji czy partii politycznej. I nawet kiedy czasami skazuje to człowieka na taki dystans i chłód, który emocjonalnie jest trudny, ale trzeba się na niego zdobyć. Pytanie w tym nurcie też do Jagody, bo spędziłaś się w Afganistanie niemało czasu, bez wątpienia zżyłaś się z wieloma ludźmi, masz tam przyjaciół, i bliskich, ale w kluczowych momentach odmawiałaś zostania na przykład twarzą jakichś zbiórek humanitarnych, albo angażowania się jawnie w pomoc międzynarodową, albo wejścia w taką bardziej aktywistyczną rolę i do końca podkreślałaś, że jesteś przede wszystkim dziennikarką, a nie kimś, kto będzie koordynował pomoc na miejscu, czy mówił, jak mają wyglądać działania, no właśnie humanitarne. Powiedziałaś to nawet w rozmowie ze mną, kiedy rozmawialiśmy o sankcjach na, na, na rząd talibów w Kabulu, to nawet wtedy wzięłaś taki krok dystansu i powiedziałaś, że widzisz, Różne złe strony, widzisz pewną tragedię, widzisz różne konflikty, ale sama ostatecznie nie będziesz żadnemu rządowi mówiła, jak ma postępować i jaka jest ta właściwa droga. Stąd moje pytanie do Ciebie też jest o dziennikarski obiektywizm, dystans i pewne profesjonalne standardy w obliczu czasami trudnych, przecież moralnych wyborów. Ja skłaniam się bardzo mocno ku poglądowi, bo. Jest coś, co mnie dość mocno mierzy, kiedy obserwuję właśnie, jak jest, jak jest relacjonowany konflikt na Ukrainie. Że bardzo wielu i w tym, dobrych polskich dziennikarzy, dziennikarek, reporterów, właśnie do tego stopnia mocno zaangażowało się w jakąś działalność humanitarną, jeszcze pół biedy, kiedy to jest dla cywili. No to i jeszcze jestem w stanie jakoś się przymknąć oko. Wciąż uważam, że to nie jest rola dziennikarza, już na pewno nie pierwotna rola dziennikarza, ale powiedzmy, że ok, rozumiem. Natomiast dziennikarze, dziennikarki, którzy w jakikolwiek sposób facilitują przy dostarczaniu pomocy dla wojska, dla jednej ze stron konfliktu, to jest dla mnie coś stojącego już w bardzo jaskrawej sprzeczności z etyką dziennikarską. Sądzę, że po prostu nie powinniśmy tego robić. Ja się też nie, nie wypowiadam na takie tematy, po prostu nie mam ku temu kompetencji, bo pomoc humanitarna, pomoc rozwojowa, jakich, jakikolwiek takie rzeczy, no to są zupełnie obdremne dziedziny, na temat których ja zwyczajnie nie mam wiedzy, bo nigdy się tym nie zajmowałam, więc myślę, że też mogłabym narobić więcej szkody niż pożytku, gdybym zechciała w ogóle wygłaszać tutaj jakieś swoje opinie na ten temat. Aczkolwiek właśnie w Afganistanie bardzo, Afganistan jest takim świetnym przykładem, to doktorat można by napisać na temat tego właśnie, jak, jak media relacjonowały i dalej relacjonują to właśnie to, co się działo w Afganistanie. Tak Gdybyś go napisała, z przyjemnością bym go przeczytał. Nie napiszę, ale dziękuję, będę mieć, to, będę mieć to w pamięci, ale może podam komuś pod, pod rozwagę. Ale to i tak, jak w zasadzie obydwa Jakubowie wspomnieli, że w Polsce na przykład jest właśnie stosunkowo łatwo zostać odsądzonym od czci, wiary i dosyć przekonaną łatkę antysemity, kiedy się przyjmie nie dość proizraelską narrację. Natomiast w Afganistanie, no obok tej całej litanii błędów, które, które media popełniały przez te 20 lat, na przykład, właśnie, mimo tego, że tam akurat reporterów na miejscu w zachodnich było, było bardzo dużo, no to reporterzy, którzy nie ruszają się z Kabulu, z yy, sytuacji, które nie są odpowiednio zniuansowane, w yy, ataki, które okazują się z, jakimś konfliktem, który się rozgrywa na poziomie plemiennym, klanowym, rodowym, które się rozbijają o wodę, o kawałek ziemi, czy też o córkę od pokoleń. Co do czego my nie mamy właśnie wiedzy, więc to jest po prostu jakby często nawet redaktorzy sugerowali, że ok, no powiedzmy po prostu, że to są talibowie, albo że ktoś zaatakował talibów, byli talibami, albo na odwrót. I zauważyłam, że teraz, kiedy no, talibowie wrócili do władzy, co jest na szczęście jeszcze po prostu jakimś tam faktem, w sensie, co do tego nie musimy się kłócić, ale, ale nie da się już w żaden sposób zniuansować w mediach afgańskiej rzeczywistości. Sporo znajomych pracujących właśnie dla różnych zachodnich mediów mówiło mi o problemach, zwyczajnie ze sprzedaniem tekstów, jeśli są freelancerami, albo z przekonaniem redaktora, jeśli są zatrudnieni jako, jako staw, który miał jakikolwiek taki aspekt, który byłby taki, no nie wiem, zbyt, zbyt protalipski. Teraz mieliśmy, to mi się przypomniało, było teraz ogromne trzęsienie ziemi w Afganistanie, a ostatnie takie bardzo duże właśnie dotknęło ten kraj raptem rok wcześniej. I siedzieliśmy w takim gronie właśnie zagranicznych dziennikarzy. No i ci reporterzy właśnie, którzy wrócili dopiero z tych prowincji, gdzie to trzęsienie ziemi się odbyło, komentowali, jak lokalni, mieszkańcy, jak lokalni mieszkańcy wypowiadali się na temat pomocy dostarczanej przez talii, bo oni tam faktycznie jak na swoje skromne możliwości zareagowali w miarę sprawnie. Mówili, że generalni mieszkańcy rzeczywiście ich chwalili. Na co pamiętam, że jeden właśnie z tych dziennikarzy powiedział, tak się zamyślił i powiedział tak bardzo poważnie, że. Ale to trzeba mieć naprawdę wielką odwagę, żeby powiedzieć teraz cokolwiek dobrego o talibach. I obserwuję, że rzeczywiście tak jest. W Polsce może aż tak tego nie widać, no bo Polska nigdy nie była aż tak istotna i dla nas to też nie było aż tak istotne, więc też ta cenzura nie jest aż tak, aż tak silna ale rzeczywiście, że była pewna ogólnie przyjęta narracja, której teraz nie da się podważyć, mimo tego, że bardzo zmieniły się okoliczności, mimo tego znowu, że, że to jest często zwyczajnie bardzo szkodliwe, że często takie medialne narracje pomagają w sprzedawaniu wyborcom polityk w rodzaju na przykład obkładania reżimów sankcjami, tak jak mamy tutaj do czynienia z Iranem, czy też właśnie teraz z Afganistanem. Utrudniają też dziennikarzom pracę w reżimach. Oczywiście tutaj znowu no, talibowie zaczęli bardzo mocno ograniczać zachodnim reporterom dostęp. Ewidentnie zależało na tym, że po prostu tych dziennikarzy zagranicznych w kraju było mniej. I bardzo często właśnie od nich słyszałam takie, takie narzekanie, że słuchaj, po co, po co macie tutaj być, skoro i tak czegokolwiek my nie zrobimy, to piszecie, że jest to zrobione źle. I stwierdziłam dnia pewnego że nie rzeczywiście, no do pewnego stopnia, chcąc, nie chcąc, muszę przyznać, że mają rację, a takim sztandarowym przykładem byłaby ten nieszczęsna opium, mak, właśnie i jego eradykacja w Afganistanie. Było 20 lat lamentu, że Afganistan produkuje zdecydowaną większość światowej produkcji opium, że na tym korzystają talibowie. My próbowaliśmy sami to opium eradykować, właśnie żeby talibowie nie dostawali tych pieniędzy. Dobrze, bo no potem talibowie przejęli władzę. No to znowu właśnie był wielki lament, że teraz właśnie z produkcji opium będą finansować na swój rząd. I co się okazało? Talibowie rzeczywiście bardzo skutecznie, eksperci określając jako najskuteczniejszą kampanię antynarkotykową w historii świata, eradykowali te uprawy maku. I praktycznie jedyne z nagłówki zachodnich gazet, to są takie bardzo alarmistyczne w tonie, że to straszne, że w Afganistanie nie uprawia się już maku, bo zachodni narkomani, heroiniści, teraz zaczną zażywać fentanyl, który jest jeszcze gorszy. I tak na mniejszą skalę. I to, to są nagłówki do no, dużych, dużych właśnie mediów. Więc i w mniej mniejszej skali widziałam właśnie takie podobne sytuacje z, z, z kilkoma innymi zjawiskami. Więc uczciwie mówiąc, nie do końca też się dziwiłam. Oczywiście głupio ze strony talibów, że jakby nie chcą mieć tych dziennikarzy, bo nie mogli pokazać, że jest inaczej. Natomiast nie do końca im się dziwiłam, że są przekonani, że zachodnie dziennikarze mają jakiś taki bardzo silny bajez, bo my nawet nie staraliśmy się nigdy tego za bardzo ukrywać. Słuchajcie, powoli będziemy przechodzić do części, w której nie tylko narzekamy, ale także proponujemy rozwiązania, omawiamy problem z różnych perspektyw i nawet może coś doradzamy na koniec, jeżeli będziemy mogli wejść w tą rolę. Ale zanim, to króciutkie, króciutkie takie pytanie, Właściwie programowe, bo powiedzieliśmy wszyscy, dlaczego to jest źle, że część mediów nie wykonuje swoich zadań, że Polacy nie dostają tak dobrej jakościowo informacji na temat świata zewnętrznego, jakby mogli i tak dalej. A gdybyśmy tak w kilku słowach mogli powiedzieć, właściwie dlaczego powinni, dlaczego powinno być lepiej, czemu istnienie pluralistycznej, jakby szczerej, Niecenzurującej się debaty, nawet na tak trudne tematy jak konflikt izraelsko-palestyński, nie wiem, wojnę w Jemenie bym do tego dodał, a no, dziedzictwo wojny w Iraku również, na przykład, mój ulubiony temat. Dlaczego potrzebujemy cały czas tych korespondentów, korespondentek, dziennikarzy, ekspertów na miejscu? Jakub Katulski pierwszy. Ja jeszcze bym zaczął od takiego mojego vocem. Myślałem, że będę miał szansę, żeby się wtrącić. Proszę. Natomiast chciałbym się odnieść proszę, do proszę. kwestii tego, o czym była mowa, mówił o tym Jakub, mówił o tym Jagoda, że w Polsce łatwo jest dostać łatkę antysemity, jeśli się powie coś nie dość proizraelskiego. Natomiast to działa również w drugą stronę, i wiedzą o tym liczni twórcy internetowi, którzy. Nawet jeśli nie są całkowicie proizraelscy, ale na przykład zdarzy im się coś skrytykować, jakąś politykę palestyńską, czy też działania Hamasu, czy też nazwać coś terroryzmem, łatwo jest również dostać. Sporo informacji, sporo y, wiadomości bezpośredniej, które wyzywają kogoś y, od inwektyw, przez y, informacje o tym, że oczywiście, że to jest zmanipulowane, że to jest kolonialny czy neokolonialny przekaz, więc to działa w dwie strony i niestety. Y, Trudno jest być twórcą internetowym, bo trzeba mieć dość grubą skórę w tym kontekście. Oczywiście to się nie tyczy mediów bezpośrednio i nie, dotyczy się, nie tyczy się to mediów tradycyjnych, bo tam e, takie listy nie przychodzą aż tak. E, natomiast jednak w dwie strony ten niuans działa. E, a jeśli chodzi już o. E, nie no dobra, to odwocem do Twojego, odwocem Masz rację. Społeczność pro-palestyńska e, potrafi w swoich internetowych reakcjach być. Co najmniej, tak samo y, toksyczna, co najmniej opierać się na tych samych mechanizmach anulowania czy... Linczu albo, albo nagonki. Różnica chyba jest taka: wiesz, że strona izraelska ma po swojej stronie mocniejszy aparat instytucjonalny, a strona palestyńska i zachodni klakierzy strony palestyńskiej to w dużej mierze jednak wciąż jest tłum internetowych anonimów. Ja bym tak widział te, te różnice, ale masz rację. Te komentarze potrafią być bardzo toksyczne, napastliwe. To się potrafi przeradzać w rasistowskie, seksistowskie czy antysemickie groźby. Masz rację, że ta Działa w dwie strony. To było moje adwocem do Twojego adwocem. Odpowiedź na pytanie teraz. Dlaczego powinniśmy dostawać lepsze, lepsze korespondencje czy lepszy przekaz? Moim zdaniem, na tym opiera się w ogóle wiedza, że zasługujemy jako. Obywatele mamy prawo oczekiwać od naszego państwa tego, żeby dostarczało nam y, wiedzę, i tak samo mamy prawo y, oczekiwać tego od naszych usługodawców. Wydaje mi się, że, że, że po prostu zasługujemy na to, żeby być lepiej poinformowanymi o świecie, który nas otacza, właśnie po to, żeby móc sobie samodzielnie wyrabiać opinię. Być może jest to truizm, ale mm, głęboko wierzę, że to jest, to jest poprawna odpowiedź na to pytanie. Jakub Górnicki. To jest bardzo proste. To znaczy, tak jak zaczęliśmy, przynajmniej ja zacząłem od tego mówić, że ten grzech gdzieś tam pierworodny, nie mówienie o świecie wiązał się z tym, że Polacy nie interesowali się tym światem. Tak teraz, jeżeli nawet spojrzymy sobie na nadchodzące wybory, zobaczmy, ile kwestii dotyczy rzeczy, które nie dzieją się w Polsce fizycznie. Nawet dwa pytania referendalne, co by nie mówić o referendum, trzecie i czwarte, czyli to o murze i to o migrantach, żeby. Dobrze rozumieć te pytania, musimy rozumieć to, co dzieje się na świecie. To znaczy, bardzo prosto jest patrzeć tylko sobie tam na, na skrawek tego muru, ale to, co się dzieje za tym murem po stronie białoruskiej dotyczy tego, co dzieje się w Rosji, tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a tego, co dzieje się, jeśli chodzi w relacjach Chiny, USA, Rosja, i tak Jeżeli chodzi o to, co dzieje się od wczoraj, yy, prawdopodobnie istnieje bardzo duża szansa, że w ciągu najbliższych dni. Zmieni to, co dzieje się na świecie. Jeżeli na przykład um, okażą się różne przypuszczenia, które się pojawiają o współudział Rosji w, w, w ćwiczeniach Hamasu i tak to, dalej, to zajdzie bardzo duża zmiana geopolityczna. E, na niekorzyść może nawet być Ukrainy i tak dalej. Nie chcę tu wchodzić w dbanie. Ja tylko gdybym na potrzeby, dlatego, żeby odpowiedzieć, dlaczego coś, co dzieje się daleko, może się okazać, że jest na równi ważne z tym czy zakończyła się budowa tramwaju w Wilanowie. Bo to jest trochę taka, taka nasza filozofia w Outriders, że my staramy się nie mówić o sobie korespondenci zagraniczni, bo to właśnie czasem sugeruje, że gdzieś tam, tam, gdzieś tam daleko, fajnie, coś tam opowiemy, wiesz, vanuatu, no fajnie e, i tak dalej. Jest y, szereg kwestii, które są moim zdaniem y, dla Polki i Polaka y, tak samo ważne, jak to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu, w, gdziekolwiek nie mieszkasz. Bo po prostu y, tak się zmienił świat, Rzeczy, które dzieją się daleko, wpływają na to, co się u nas dzieje. Zobaczcie, kryzys klimatyczny, wszelkie rzeczy migracyjne. Już nie chcę mówić o jakichś rzeczach typu właśnie konflikty, wybory i tak dalej. No, wpływają po prostu na to, co, na to, co nas się dzieje, i tych kwestii, które dzieją się poza Polską fizycznie, jest znacznie więcej niż było kiedyś. Ja tylko powiem podam przykład. Tak, 2015 kryzys migracyjny w Europie Polska przyjmuje zero uchodźców, jeśli chodzi o rozdzielnik unijny, kwestia, która zmienia drastycznie finalny rezultat wyborczy w Polsce. W związku z czym, no to był też w ogóle taki, powiem szczerze, taki pierwszy nasza myśl, żeby, że tą korespondencję tak zwaną zagraniczną należy jakoś mocniej przywrócić i potem dwa lata później powstało Traders, ale y, takie trochę myślenie o tym, że to jest dla mnie takie mówienie, że to jest ta korzyść, że my tego potrzebujemy jako obywatele, obywatelki, żeby dobrze rozumieć świat i żeby nie wpadać w takie proste pułapki, które zastawiają na nas politycy, bo politycy wykorzystują to, że właśnie nie mamy tych, tych informacji z pierwszej ręki, a jak nie mamy, to jesteśmy, to znaczy politycy mają bardzo łatwe pole do tworzenia swoich mikronarracji, dużych narracji, manipulacji nami i tak dalej, i tak dalej. Jagoda Grondecka. Hmm. Nie wiem, czy tu jeszcze zostało coś do dodania po tym, co powiedzieli obydwaj koledzy, bo z jednej strony... To nie ma sprawy, bo zbą mam zbąnośli, kolejne pytania przygotowane. W się zbąno. Zbąno. zgadzam. Natomiast ja mam też przekonanie, że poza tym, że, że Polki-Polacy powinni mieć dostęp do lepszych jakościowych informacji, to że oni chcą mieć dostęp do lepszych, do więcej, większej ilości informacji z zagranicy. Mimo tego, właśnie, że cały czas jak starto płyta, właśnie się powtarza, że Polki-Polacy nie są tym zainteresowani. Ja uważam, że wcale nie jesteśmy aż tak wsobnym narodem, jak próbuje nam się to przedstawić. To... nie zgadzasz się ze mną, Jakub? Absolutnie się z Tobą zgadzam. Nie, ja sygnalizuję prowadzącemu, że chciałbym adwokatem do ciebie. Ja to widziałem, że sygnalizujesz. Jesteś, jesteś, zostałeś zauważony. Dajmy ja Cię dokończyć. I myślę, że chociażby właśnie po popularności różnych inicjatyw, jak dział zagraniczny, stanie świata, różnych podcastów, widać, że odbiorcy poszukują takich informacji tylko właśnie w lepiej przygotowanych, w bardziej atrakcyjnej dla siebie formie, w bardziej dla nich wiarygodnych i myślę, że jak najbardziej jest to ale uważam też po prostu, że twórcy internetowi jakkolwiek dobrze by nie byli bo wielu jest doskonałych, nie będą w stanie nigdy i nawet nie powinni być w stanie wypełnić luki po takich tradycyjnych mediach, a już na pewno nie po mediach państwowych, które właśnie, no dopóki były normalnymi mediami państwowymi, właśnie mają jakąś misję i mam nadzieję, że po wyborach że po wyborach do tego właśnie wrócimy że z te dwa miliardy znowu będzie mieć po prostu sieć, no takie moje pobożne życzenie, ja nie wierzę w to za bardzo ale, ale bardzo bym chciała że będziemy znowu mieć po prostu sieć korespondentów na całym świecie i że będziemy mogli w telewizji publicznej z niej dowiadywać się, mieć wiarygodny, rzetelny przekaz na temat tego, co się dzieje w takich właśnie dniach jak wczoraj czy dzisiaj. Jakub Górnicki się wyrywał do to Ja tylko to, tak, ja tylko chciałem to uzupełnić to, że to zduszenie mówienia o świecie to nastąpiło raczej w dużych mediach, ale to, co się dzieje, w szczególności od dwóch czy trzech lat, Czyli głównie no, mniejsze inicjatywy, takie indie inicjatywy, tak? czyli startupy, pojedyncze osoby, wiesz, reporterzy i tak dalej, tworzący swoje programy czy na YouTubie, czy podcasty, czy, czy jakieś inne formy blogów o świecie, pokazują, że jest spore zainteresowanie wśród odbiorców, i to jest raczej kwestia podłapania tego przez większych graczy, jak mówiła Jagoda, którzy po prostu mają maszynę. No, taka po prostu maszyna, nie? że jak są w stanie coś dmuchnąć, to nie mają na to 5 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych z Patronite'a, tylko są w stanie wyasygnować bardzo konkretne środki i stworzyć coś wartościowego. To pytanie się trochę wiąże z poprzednim, więc możecie rozwinąć swoje odpowiedzi w temacie następującym. Co zatem my sami robimy, żeby odpowiedzieć na ten kryzys i zaoferować naszym słuchaczom, słuchaczkom, czytelniczkom, czytelnikom tych, którzy, którzy nas wspierają, coś lepszego i jak mówić, jak robić media, jak uczestniczyć w tej debacie publicznej, tak żeby te pole perspektyw poszerzać. Zacznę od Jakuba Katulskiego. To jest bardzo trudne pytanie, bo zakładałoby, że ja musiałbym mieć jakąś maszynę, też, która umożliwia mi rzeczywiście zmianę tej debaty. A niestety w pojedynkę robi się to bardzo ciężko. Jedyna rzecz, którą ja oferuję moim y, słuchaczom, słuchaczkom, czytelnikom, czytelniczkom, y, to, to są moje teksty i mój podcast. Y, staram się w nim, w miarę możliwości, przybliżyć kontekst tego, co się dzieje, y, nie tylko sensacyjne, Wydarzenia i nie tylko kolejne liczby ofiar, ilości porwanych osób, czy, 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 czy doniesienia o sensacjach z linii frontu, tylko wręcz przeciwnie, raczej, raczej ten kontekst, kontekst kulturowy, kontekst polityczny, kontekst historyczny, który umożliwi wyrobienie sobie własnego zdania. Ja też nie będę ukrywał, że pewne, pewne sympatie mam i pewnie to gdzieś wybrzmiewa z moich tekstów, choć staram się w miarę możliwości dostarczyć informacji, nawet takich w taki sposób, żeby dostarczyć jak możliwie najszerszego obrazu i żeby czytelnik mógł się na przykład ze mną nie zgodzić. Jakub Górnicki. W takiej mikroskali oczywiście się wypowiem. Nie odsuwaj się bardziej od mikrofonu, jeśli cię mogę prosić. A i teraz się wyciszyłeś. Dzieci grasują wokół, już trochę już długo gadamy, więc mm. ciągle wyskakują spokoje, więc teraz bardziej wciskam ten guzik miód i anmiód. Pozdrawiamy dzieci. Słuchajcie dzieci wychowane na takich nie debatach naprawdę. Cię. Ale tak, tak, one są <grym> świ świadome powagi rozmów i tak dalej. Będą lepiej poinformowane niż nie odbiorca polskich mediów, mam to takie wrażenie. O po, po tej godzinie. E, słuchaj. Cię. E, jeżeli chodzi. Ja mogę powiedzieć, co my staramy się robić, tak? To znaczy, po pierwsze staramy się antycypować nadchodzące wydarzenia faktycznie na świecie. Zebraliśmy trochę doświadczenia, popełniliśmy bardzo dużo błędów też jeśli chodzi o przygotowania do, do obsługi, czy konfliktów, czy wydarzeń. W związku z czym od jakichś dwóch czy trzech lat udaje nam się lepiej być przygotowanym. E, mamy na przykład taką zasadę, że bardzo szybko staramy się reagować na to, żeby być gotowym na takie decyzji, czy będziemy coś robić, czy nie, bo to znacznie e, polepsza sytuację. E, na przykład, powiem Wam, że no co ostatnio, byliśmy świetni, na przykład świetnie byliśmy przygotowani do powiedzmy racjonowania buntu Prigorzyna, tylko on się skończył, e, zanim się zaczął tak naprawdę. nie? Więc tak jakbyśmy mieli wczorajsze wydarzenia, wiecie, 8 myśmy o 14 byli już gotowi. E, zaczęliśmy startować i ono się skończyło 20 i tam. Z minutami bodajże nie pamiętam, jakoś tak mniej więcej poszła ta informacja, że to się zakończyło. Powiem od razu powiem, na przykład, że obserwujemy, tak? Jeżeli chodzi kosowo Serbia, po ostatnich takich wypowiedziach uznaliśmy, że tutaj trzeba podnieść poziom, że tak powiem, gotowości do obsługi tego, tak? I w tym momencie jesteśmy gotowi, że jak się zacznie dziać, to akurat my w tym wypadku. Będziemy gotowi. Ale tu też jest troszeczkę prościej, bo tam się da jechać samochodem i tak dalej i tak dalej. To są bardzo proste rzeczy, do których da się odnieść. Ja go wie dobrze, wybrała sobie rejon, w którym ma mało konkurencji, ale też wie, ile musi zapłacić za to, żeby dolecieć tam. Więc byś nie wysiadła z tego samolotu, już poszły grube tysiące złotych. Tak? To są takie bardzo proste rzeczy, które ja też staram się. My często robimy też spotkania, powiem wam, z odbiorcami, staramy się im tłumaczyć kuchnię takiej pracy dziennikarskiej, żeby też im wytłumaczyć, że, że często jest tak, że my coś chcemy, ale nie możemy. I wychodzić za to, że jesteśmy jak te inne media, które nie chcą, a mogą, bo to jest wiecie, jakby finalnie efekt dla odbiorcy jest ten sam. Nie? My chcemy, a nie możemy, inni mogą, a nie chcą, nie? ale dla odbiorca ma, ma czasem gorzej. Więc ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o to tłumaczenie świata, to jest wiele rzeczy, które można zrobić zawczasu żeby być na to gotowym i to nie chodzi tylko o kwestie budżetowe to jest sieć kontaktów, to jest tworzenie sobie bazy ekspertów, tworzenie sobie bazy ludzi na miejscu, żeby wiedzieć na przykład ej, mamy dwóch albo trzy trz, trz, trz kumate osoby, które może nie są dziennikarzami ale są z Polski, są w Izraelu na miejscu, nie musimy posiłkować się ja nie mam nic do Jan w sensie jej tam twórczości ale ja tak też dalej. nie, Jezus ja tam właśnie ja nie mam, ja, mam nic się przeciwko Jan Zdarzają się po prostu sytuacje, że nie masz, wiesz, dziennikarzy na miejscu, ale masz, nie wiem, na przykład akademików, nie wiem, osoby prowadzące badania, jakichś takich entuzjastów na przykład, czy po prostu osoby od wielu lat mieszkające, które mają na przykład, wiesz, to, że komunikują się w języku polskim, są w stanie bardzo często, ja bardzo często korzystam z pomocy Polaków mieszkających na miejscu w takim mini-zafiksowaniu sytuacji. Bardzo często są w stanie pomóc na przykład z noclegiem na dzień czy dwa po przylocie. Nie trzeba się martwić o ogarnięcie hotelu i tak to są takie niuanse, ale jest dużo rzeczy, które można zrobić zawczasu, żeby medium mogło się przygotować do poradzenia sobie w, w rejonie, który nie jest powiedzmy takim naturalnym rejonie dla, dla operacji z punktu widzenia Polski, bo my też musimy przyjąć to poprawkę, że mamy ten polski bias. Znaczy, Izrael jest dla nas ważniejszy niż Bangladesz. Tak? Jakby na dzień dzisiejszy taką mamy sytuację, że po prostu zawsze będzie mniejsze zainteresowanie tym, co się dzieje tam. Dopóki nie pojawi się takie większe przełożenie na to, co dzieje się u nas w Polsce, będzie tym mniejsze zainteresowanie. Nie wiem, wojna, wojna domowa w Etiopii, która w ogóle była właściwie po, po macoszemu potraktowana przez media światowe. 600, mówi się o 600 tysięcy ofiarach. Właściwie przemknęła się... Było, że się zaczęła, i potem, że się niedawno doszło do, do jej zawieszenia. Więc, a jednocześnie no, była potraktowana tak, tak, a nie jak. To, to, się dzieje w Birmie cały czas. No, szczątkowe informacje się pojawiają, bo nie ma tego przykliku, ale to też trzeba gdzieś wziąć pod uwagę. I na tym zakończę moją króciutką wypowiedź. W Jemenie też zaznaczmy, że już mówimy o naprawdę krwawych tak. wydarzeniach, które z różnych powodów, czasami hmm. logistycznych, czasami hmm. instytucjonalnych, a czasami też, nie bójmy się powiedzieć tego słowa, z politycznych powodów są ignorowane. Bo, na przykład, gdybyśmy chcieli uczciwie w Polsce pisać o wojnie w Jemenie, to musielibyśmy dużo bolesnych i trudnych rzeczy powiedzieć o naszych sojusznikach i o naszych partnerach. I to też są, wiem, ja jestem tą osobą, która mówi tutaj najbardziej niepoprawne rzeczy. Musielibyśmy także Ale powiedzieć, że to są które są Ale już Jemen, niewygodne. Wiesz, Jemen, Birma, wiesz, mogę ci powiedzieć, że o to Birmie ostatnio dużo rozmawialiśmy z Jagodą, to dochodzą takie rzeczy, jak, jak trudno się w ogóle dostać do takiego miejsca. I jak co trzeba zrobić, ben, mówimy stricte, będąc trzeba Dobrze, ale tak? czy Jakubie, ale czy, no hmm. przepraszam cię, ale czy do Armenii jest się trudno dostać? Nie. Nie, nie. Armenia. Y Zgadzam się, ale czkolwiek wiem, wiem, bo tutaj pomagałem. A mamy paru... świetnych ekspertów od Górskiego Karabachu. I Wiesz, pozdrawiam Bartka Krzysztofa z tego miejsca. Jest to konflikt w obszarze, powiem brzydko, wiem, I tak już obszarze postsowieckim. Powinno nas to interesować z powodów na przykład historycznych, a też tam nie było relacji, więc tutaj trochę odbijam twoją piłeczkę. Gdy tutaj ty mówisz, jest bardzo ciekawa że, sprawa. Że to jest ja wszystko kwestia pojęci... logistyki i finansów. Nie? Nie, 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 nie. Ja uważam, że innym problemem jest to, że jest taki duży przymus, żeby Polak mówił do Polaków. Eee, czy Polka mówiła do Polaków? W szczególności w takim ujęciu telewizyjnym. Tutaj wydaje mi się bardzo dużo... To coś, zadziało się w Górskim Karabachu, też było bardzo szybkie. Znaczy, bum, bum, bum i nagle była już ewakuacja. Faktycznie dało radę dolecieć i tak dalej. Natomiast... Yy, yy, Boże, co ja chciałem powiedzieć. Gdyby była większa wola współpracy z dziennikarzami, którzy są na miejscu, którzy na przykład posługują się językiem angielskim, a niekoniecznie, że ideą redakcji jest Dopchnięcie, żeby tam dojechała redakcja z Polski, to byśmy też mieli zupełnie inne te rzeczy. W związku z czym można zmienić ten model trochę współpracy, i to on zmienia się na świecie. Tak, to znaczy, że wiesz, zanim się pojawisz na miejscu, z tym całym startujesz, to się może coś skończyć. I tak było w przypadku Armenii. Więc tutaj bym powiedział, że to jest już osobna dyskusja, ale można wprowadzić sobie taki model właśnie współpracy z mediami, które są na miejscu, mieć media partnerskie w takich rejonach. Po prostu wiesz, że dobra mówisz, kurczę, zanim wyślemy kogoś, to przecież my stracimy trzy dni czy dwa. Nie wiemy, czy będzie lot, jaka jest sytuacja, o jakiej mówimy, a już w tym momencie możemy mieć dobre, rzetelne relacje, gdzie powiedzmy, będzie większa potrzeba po stronie redakcji, tutaj nie wiem, nazwijmy to umownie w Polsce, w Warszawie, żeby nie wiem, przetłumaczyć, dodać kontekstu i tak dalej, ale będziesz dostawał te informacje. Jedyna różnica będzie, i ja uważam osobiście, to jest chyba największy problem wielu mediów na świecie. Pokłosie tej właśnie telewizyjności, że musi być ta narodowa głowa tłumacząca, wiesz, taka, niezależnie czy to w Polsce, czy w Niemczech, że ten dwie trzecie kadry jest zajęte, ale ktoś mówi do nas w tym, w tym naszym języku. Ja y, muszę wziąć Jagodę w obronę. Myślę, że Jagoda nie ma nic przeciwko Angleosi i życzy jej, żeby noce były spokojne i nie musiała iść na wojnę. I to tylko chyba jest, jeżeli mogę tak to interpretować, pewien obraz klęski rozumu po prostu, który obowiązuje w polskich newsroomach, gdy w pogoni za tym, co ty nazywasz narodową głową i w pogoni też za klikalnością mamy w polskich newsroomach tendencję, żeby przedstawiać niedole celebrytów jako bardzo pierwszorzędną i bardzo trudną. Dlatego celebryci opowiadają nam z okładek gazet o o klęsce demokracji, o autokracji, autorytaryzmie i tak dalej. No i po drugie, rzeczywiście, że jest taka tendencja, żeby schylać się na po wszystko, co jest, a jak coś jest na Instagramie czy Twitterze, to łatwiej jest to przekleić, a że w tym konkretnym momencie była to Jangle na wakacjach w, w Izraelu, to łatwiej było ją e, przekleić, ale nie muszę mówić za jego, ona doskonale potrafi mówić sama za siebie. Stąd w tym segmencie oddaję głos Jagodzie Grondecki. Ja tak stosunkując się do tego, co powiedział Jakub, w zupełności się zgadzam Ja tak bardzo od wczoraj naciskałam właśnie na to, żeby byli polscy korespondenci, tak? Ja tak, bo wciąż uważam, że to jest bardzo ważne, natomiast tak jak najbardziej żyjemy w zglobalizowanym świecie, yy, mamy media społecznościowe, mamy telefony, możemy się z każdym w każdej chwili skontaktować. Yy, I często w tych krajach, właśnie, które opisujemy, jest wiele fan, wielu fantastycznych miejscowych dziennikarzy, miejscowych redakcji, z którymi moglibyśmy podjąć współpracę. I mam wrażenie, że jakoś nie wiem, źle zrozumieliśmy, właśnie, jak nam pomogą media społecznościowe w przekazywaniu świata, i że w wielu polskich redakcjach panuje właśnie takie przekonanie, że po co w ogóle gdziekolwiek kogokolwiek wysyłać, skoro i tak zaraz, wiesz, ali z Jemenu, albo właśnie ktoś tam w gazie wstawi coś na Twittera, co jest dla nas zupełnie nieweryfikowalne, i nawet nie będziemy próbować tego weryfikować, my po prostu bezmyślnie to przykleimy i udostępnimy w naszej relacji na żywo. Jagoda, to jest, zamiast... nie, to jest nieweryfikowalne nie tylko w kontekście Jemenu czy Gazy, ale nawet Ukrainy. To znaczy to, co przekleimy z Twittera czy telegrama rosyjskiego, to też nie jest wcale weryfikowalne. Nawet w tak bliskim kontekście wydawałoby się językowym i geograficznym często. Dokładnie. Zamiast A zamiast tego moglibyśmy właśnie po prostu podnieść ten telefon, porozmawiać z kimś, kto jest na miejscu, omówić się, żeby dla nas zrobił jakieś materiały. Jeśli dla nas z jakiegokolwiek powodu właśnie wysłanie tego korespondenta jest niemożliwe, jeszcze tak, jeśli chodzi o te kwestie logistyczne, finansowe, właśnie od wczoraj rozmawiałam właśnie też na fali tej dyskusji z kilkoma polskimi reporterami i reporterkami. Yy, I rozmawialiśmy właściwie wszyscy o tym samym, yy, mianowicie o tym, że jak to właśnie jako freelancerze yy, w takich sytuacjach, jak i na przykład właśnie jakąś taką szybko jak ten jak przyjęcie Karabachu, czy właśnie jakiś taki nagły konflikt, który wybucha. Yy, i kiedy jakby właśnie taki freelancer musi wziąć na siebie koszta całej tej logistyki, bardzo często nie ma najmniejszego wsparcia od redakcji, no dla pojedynczej osoby to są bardzo duże kwoty. Kolejna sprawa, właśnie, o której wspomniał Jakub, to jest ubezpieczenie. Tylko tutaj akurat mam wrażenie, że na świecie to trochę lepiej działa przynajmniej czasami, bo kiedy, kiedy byliśmy w Kabulu, jeszcze tam byli już, było, była agencja i jakaś garska freelancerów, ale miałam współlokatora Niemca, który freelansował dla niemieckich redakcji. I kiedy on gdzieś wyjeżdżał właśnie na assignment, poza Kabul, na jeden czy na dwa dni, to ta redakcja, która mu to zlecała, na ten jeden czy dwa dni właśnie wykupowała mu to ubezpieczenie. Oni sobie absolutnie wręcz nie życzyli, żeby on gdziekolwiek pojechał robić coś dla nich, nie będąc ubezpieczonym. I pomyślałam sobie, że wow, to jest jednak jakiś standard dbania o... Współpracownika na takim przynajmniej bardzo podstawowym poziomie. Bo ubezpieczenia w czasach talibskich były już tak, dla dziennikarzy, zwłaszcza tak horrendalnie drogie, że oczywiście żadne z nas po prostu nie miało żadnego ubezpieczenia. Więc po prostu mogliśmy się tylko po prostu modlić o to, żeby nic nam się nie stało i żebyśmy nie musieli leczyć się w Afganistanie ani tym bardziej płacić za, za mediwak jakokolwiek jakiegokolwiek ościennego kraju. Ale tak, wracając do Twojego pytania, Jakubie, no ja ze swojej strony. Jako osoba, która zajmuje się dość niszowym mimo wszystko w Polsce regionem, właśnie Afganistanem, Pakistanem, trochę Bliskim Wschodem, też z racji mojej afiliacji, z racji mojego wykształcenia, ja staram się przede wszystkim nie szkodzić, nie wypowiadając się za dużo na tematy, na których się nie znam, a na niewielu tematach w gruncie rzeczy się znam, ale staram się też, korzystając tutaj z kolei z tej Instagramowej popularności, tych kliknięć, polecać zawsze bardziej sprawdzone źródła informacji, czy to właśnie jakieś miejscowe, czy też jakieś zagraniczne redakcje. Chociaż też no nie każdy musi mieć kapitał językowy, kulturowy, jakikolwiek, żeby czytać relacje z New York Timesa. I też dlatego myślę, że byłoby dobrze, że mógł po prostu odpalić sobie TVP i je zobaczyć. I widzę też taką pewną wartość właśnie w uświadamianiu czytelników. Właśnie to, to, o czym mówił Jakub, w rozmawianiu z nimi na temat kuchni, tego, co robimy, tego, jak to wygląda, tego, że że to oni też właśnie demokratycznie głosują niejako właśnie swoimi kliknięciami tym co, tym co oglądają, tym w co wchodzą i że mają oczywiście prawo oczekiwać od mediów, za które płacą dobrowolnie bądź się przymusowo jak abonament TVP pewnej jakości, ale że rzeczywiście oni też decydują i wybierają to, to co chcą oglądać. I to jest właśnie to ostatnie pytanie, które sobie przygotowałem. Zacznę od ciebie, Jagoda, bo ty je też wywołałaś, mówiąc o tym, że starasz się polecać, zwracać uwagę na inne wartościowe głosy. Bo to właśnie pytanie o to, jakie media, twórców, kanały, dziennikarki dziennikarzy wy polecacie, czytacie, kogo śledzić, żeby nie zwariować? Jagoda. Ja robię głównie przegląd, zależy też, jestem dość mocno sfokusowana na, że tak powiemy, swoim regionie, więc bardzo uważnie obserwuję, jakby wszystkie w zasadzie światowe media i to, co one piszą, właśnie o Afganistanie, Pakistanie yy, i o Bliskim Wschodzie. Yy, więc staram się robić, jeśli potrzebuję jakichś takich po prostu sprawdzonych informacji, gdzie będę mieć raczej przypuszczenie graniczące z pewnością, że one są legit, no to oczywiście agencje w rodzaju właśnie IP czy Associated Press, czy, czy Reuters. Duże redakcje w rodzaju New York Times, czy Washington Post, które są dość zaskakujące, mają często subskrypcje o wiele tańsze niż wiele polskich redakcji, bo za New York Times zapłacę bodajże, nie wiem, 4 dolary miesięcznie, a dostajemy dostęp no, do świetnego dziennikarstwa z absolutnie całego świata. Jeśli chodzi o polskie media, to nie będę oryginalna, tak jak wielu moich właśnie obserwatorów, obserwatorek na Instagramie, słucham, słucham często raportu o stanie świata, słucham Maćka Okraszewskiego. Tylko, że dział zagraniczny jakby nie do końca odpowiada na taką potrzebę, no bo Maciek sam podkreśla, że on nie chce odpowiadać na bieżące wydarzenia, nie chce mówić o tym, co się właśnie, co się dzieje, czy w ogóle, że nie chce jakoś za bardzo, żeby te podcasty były zbyt polityczne, że on woli mówić o zjawiskach, które nie są w mainstreamie. Co jest oczywiście bardzo ciekawe i bardzo wartościowe, bo pewnie inaczej w ogóle byśmy się o nich nie dowiedzieli. No tylko, że właśnie to nie zaspokaja takiej właśnie odpowiedzi, nie, nie, nie jest odpowiedzią na taką potrzebę zweryfikowanych informacji w takich sytuacjach jak teraz, kiedy mamy po prostu coś, co się dzieje. To samo pytanie: kogo polecasz, kogo słuchać, czytać, śledzić, żeby nie zwariować Jakub Katulski? Absolutnie muszę się tutaj zgodzić, że należy śledzić duże agencje prasowe i najlepiej nie państwowe. To jest ta rzecz, którą może bym powiedział, żeby nie polecić. Mam pewną, pewne obiekcje zawsze przed mediami pochodzącymi z państwowych agencji prasowych, gdyż wydaje mi się, że one najczęściej są jednak w pewny w pewien sposób zmanipulowane, bądź przedstawione zbyt jednostronnie, ale już z kolei rzeczywiście informacje z Reutersa, Często są zweryfikowane, zazwyczaj są zweryfikowane. Bardzo rzadko mi się zdarzało trafić na coś w Reutersie, co później okazywało się. Nieprawdą chyba nigdy mi się nie zdarzyło trafić na coś, co było absolutną nieprawdą. Ja ba bardzo lubię i bardzo polecam różnego rodzaju y, media analityczne y, czy think tanki, tylko tutaj również należy mieć y, na uwadze, że są pewne sympatie, y, ale jakoś tak składa się, że, że najczęściej czytuję y, Brookings Institution i y, Council on Foreign Affairs z takich y, analitycznych mediów, ale. Z Polskich, z rzeczy, które jeszcze tu nie padły, myślę, że w kontekście ogólnie światowej polityki chciałbym polecić, chciałbym polecić Nową Europę Wschodnią, a w kontekście Bliskiego Wschodu Puls Lewantu. I to są takie media, które ja obserwuję, i wydaje mi się, że one. Może nie odpowiedzą na wszystkie pytania, ale przynajmniej na część, które czytelnik mógłby sobie zadać, czy to po prostu szukając informacji o bieżących wydarzeniach, czy też szukając jakiegoś trochę bardziej eksperckiego spojrzenia, być może wyjaśnienia kontekstu, to zwłaszcza tyczy się tych kwestii analitycznych, które bardzo chętnie wyjaśniają szerszy kontekst pewnych wydarzeń, co ni czego niestety brakuje często publicystyce. I to samo pytanie, Jakub Górnicki. Ja się podpisuję pod tymi tutaj typami, które zostały wskazane. Wydaje mi się, że musimy sobie jako odbiorcy podzielić to, to czego oczekujemy, a no to jest takie bycie powiedzmy na bieżąco w takim stanie ogólnym, żeby wiedzieć co się dzieje, nazwijmy to. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, że po prostu chciałby mniej więcej rozumieć, no to tu już zostały powiedziane różne źródła agencyjne, różne źródła zachodnie. Jeżeli z kolei strony ktoś ma już jakieś takie bardziej mm, regionalne czy tematyczne zapotrzebowanie, no to ja bym tutaj jeszcze dorzucił na przykład podcast amerykański, albo podcast po prostu wschód. W tym wschodzie wiadomo jest tutaj szereg po Ukrainie czy ośrodków, czy think tanków, czy ekspertów, czy nie wiem, twitterowiczów, którzy specjalizują się w tłumaczeniu tego, co się, co się dzieje. I sobie po prostu w ten sposób szukać. Ja jedyne co, jeżeli ktoś już bardzo chce być tak finalny, taki trzecie stadium wtajemniczenia, to mieszać to, co się mówi w Polsce, z kimś, znaleźć sobie kogoś, kto jest na miejscu, bo jednak musimy też pamiętać, że jesteśmy w takim zachodniocentrycznym. Media, które właśnie te wspomniane, są po prostu zachodniocentryczne i mają ten taki bias. Fajnie, jak ktoś na przykład teraz chce sobie śledzić, to co się nie wiem, dzieje, dzieje na, na Tajwanie na przykład, bo, bo dużo się mówi. Jest tam parę fajnych mediów też, nie wiem, TW Reporter, które mają newslettery, jest Gem News z kolei z Singapuru, które mówią z tym biasem, z kolei singapurskim czy tajwańskim. Fajnie sobie o to uzupełnić, bo to też pokazuje po prostu, co jest dla tych osób tam ważne. Dlatego ja takie trzy kręgi w wtajemniczenia mówię, nie? Jak kto czego szuka, żeby sobie, żeby sobie poszukać, no, to tyle ode mnie. Ja mam, w, ja mam w odpowiedzi na to pytanie najłatwiej, bo mogę po prostu powiedzieć, że najgoręcej polecam materiały wszystkich moich dzisiejszych gości, Jagody Grondeckiej, Jakuba Górnickiego i Jakuba Katulskiego, których sam śledzę, więc jest to rekomendacja... Nie tylko przyjacielska, ale i bardzo y, szczera, a na więcej, y, o więcej rekomendacji y, powiem w kolejnych odcinkach programu Dwie Lewe Ręce, którego to była y, debata. Dziękuję zgromadzonym jakodzie Grondeckiej, iranistce, dziennikarce, autorce y, książki o Afganistanie. Bardzo dziękuję. W której ukończeniu y, mocno kibicujemy. Jakubowi Górnickiemu z kolektyw Outriders. Dzięki. Jakubi, Jakubowi Katulskiemu z bloga i podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Niezwykle się cieszę, że udało się to grono y, zgromadzić. Ja dziękuję panowie również. I y, jeszcze tylko powiem, że dla wszystkich nas słuchających, że jeżeli chcecie więcej tego rodzaju treści i chcecie pomóc nam wesprzeć ten kanał, to patronite.pl ukośnik DLR Outraders. <głos> <głos> Rywalizacja między redakcjami po godzinie rozmowy wchodzi na wyższy poziom. Dokładnie i y, dymek.substack.com albo katulski.substack.com tudzież prenumerata dowolnej gazety do której pisze tu obecna Jagoda Grądecka. Dziękuję, dziękuję Wam jeszcze raz najserdeczniej za tę rozmowę. Naprawdę uważam, że było warto wyciągnąć Was w tę niedzielę od obowiązków i zgromadzić tak wspaniałe grono w tej, w tej dyskusji. I dziękuję również wszystkim, którzy nas wspierają, dzięki którym była ta rozmowa możliwa. Trzymajcie się, dobrego wieczoru i do usłyszenia wkrótce.